W imieniu wszystkich pracowników Narodowego Banku Polskiego bardzo dziękuję za przyznaną nagrodę Najlepiej zarządzany bank centralny w Europie w 2021 roku. To międzynarodowe wyróżnienie jest kolejnym potwierdzeniem słuszności decyzji podejmowanych przez NBP w trudnym czasie pandemii COVID-19. Rzeczywiście Narodowy Bank Polski bardzo szybko i stanowczo zareagował na ryzyka związane z pandemią ograniczając jej negatywne skutki ekonomiczne dla społeczeństwa i gospodarki. Stało się to nieprzypadkowo, dlatego że nieustannie przygotowujemy się na przeróżne okoliczności, nie tylko te płynące bezpośrednio ze zdarzeń gospodarczych. Analizujemy doświadczenia innych banków centralnych i wyciągamy z nich wnioski. Umiemy reagować elastycznie i bardzo szybko to znaczy wyprzedzająco a także wtedy, gdy nasze oceny nie są jeszcze potwierdzone przez dane, które zawsze napływają z opóźnieniem. Szczególnym wyzwaniem dla nas wszystkich była konieczność radzenia sobie z ogromną skalą niepewności, która była wywołana przez COVID. Mimo bezprecedensowej skali szoku i olbrzymiej niepewności udało się nam podjąć właściwe działania. Znacząco ograniczyły one skalę strat gospodarczych, sparły koniunkturę i ograniczyły wzrost bezrobocia. To nie oznacza, że odbudowywanie strat będzie łatwe. Czeka nas okres intensywnej, kreatywnej pracy, a także nowe wyzwania i trudne decyzje w tym okresie. Jednakże dotychczasowe efekty naszych działań, podobnie jak i wspólnej walki Polaków z pandemią, pozwalają nam patrzeć optymistycznie w przyszłość. Niech ta nagroda stanowi dla nas wszystkich zachętę do dalszych działań. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, że działania podjęte przez pracowników Polskiego Banku Centralnego zostały docenione przez takie szacowne międzynarodowe gremium. Bardzo nam przyjemnie.